Dobry wieczór Państwu w przepięknej miejscowości San Mateo. Tak naprawdę tutaj dopiero zaczyna się prawdziwa Gran Canaria. Dopiero tutaj się zacznie wszystko i Wam pokażę, że jest mega niesamowita, piękna. Tutaj to San Mateo to jest w ogóle wyjątkowa miejscowość, tutaj ludzie są bardzo otwarci. Zaczepiałem Cię na ulicę i w ogóle jak przechodzisz, w ogóle jak spacerujesz po ulicy, to czujesz jakąś taką miłą, przyjemną atmosferę, pozytywne wibracje i naprawdę tutaj jest zupełnie, ja się z Tobą ludzie witają i w ogóle pięknie zielono. Nie zawsze jest słońce, ale klimat jest naprawdę niesamowity i tak naprawdę od teraz zaczynamy prawdziwą Gran Canarię. No, to tyle co chciałem dzisiaj powiedzieć. Nie dadzą ludzie pospać. Komentują z ulicy, że taki namiot jest. Chciałem sobie dzisiaj dłużej poleżeć. Dzień dobry, moi drodzy, w San Mateo. Trzeba składać ten namiot, ruszać dupsko i nagrywać. Tutaj idę poszukać jakieś kredki, gdzie wypiję sobie kawę, ogolę się porządnie, moje ząbki i będziemy kręcić dalej filmiki. Właśnie idę do San Mateo, bo spałem sobie tak koło. Tam jest serowarnia, jedna z najsłynniejszych serowarni na całej Gran Canarii, serowarnia San Mateo. Tu taki żwab podkwitnący bardzo. Poranna chrypka. Właśnie, San Mateo, proszę Państwa, tutaj się zaczyna prawdziwa przygoda Wysp Kanaryjskich. Pięknie zielono. Tradycyjnie zielono, pięknie, w ogóle super, bomba. Czujecie te emocje? Puedo grabar los quesos sí, sí, para sí. Mi película. Gracias. ¿Qué tipos de quesos se elaboran en San Mateo? Estos son los hay majorero, estos son variados. Esos son majorero. Majorero, este, aquel. Majorero. Después estos son de la cumbre. Ese me gusta, de rojo, es muy, ¿vale? Muy fuerte. Este rojo, ¿sí? No, es muy fuerte. Fuerte es este. Eso es un queso fuerte. Vale. Eso es un queso suave. Son nuestros, nosotros tenemos más café que toda la gente junto. ¿En serio? Tres. Qué interesante. Yo no lo vendo aquí, lo que es muy cara, o sea, aquí no se puede vender. Pero es un café aquí, yo soy uno de los productores. ¿Y dónde son fincas de café? Sí, allá en Guía, en la atalaya de Guía. Bien. Yo para que...
son aceitunas con mojo rojo y mojo verde. ¿Sí? Estos son con mojo rojo y estos son con mojo verde. Y pequeños y grandes son diferentes especies o es lo mismo, pero no, son diferentes. Estas son sevillanas y estas son de aquí del país. Sevillanas y estas de sí, es tuna india. Tuna india. Lo siento, no puedo dinero para comprar. I to wino robię ja. San Mateo, jak tam San Mateo? Ja tam wolę coś takiego. Ja tam wolę coś takiego. Po prostu.